Słuchajcie, wczoraj o 10 godzinie zamawiałem kartę SIM w FM Mobile i dzisiaj o godzinie 10 rano jest już kurier, przywiózł mi paczkę z DPD, tą, którą miała właśnie przyjść, karta SIM. Wszystkie dokumenty w środku, podpisałem umowę, no i wszystkie sprawy załatwione w ciągu 24 godzin. Jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak sprawnie poszło. FM Mobile, mamy tutaj wszystko, umowa, dokumenty, karta SIM, wszystko jest, wszystko tak, jak powinno być w ciągu 24 godzin. Teraz będę płacił 49 zł za abonament za ten numer telefonu, gdzie wszystko jest bez limitu, wszystkie rozmowy, 20 GB internetu co miesiąc, a cashback, który będą mi zwracali, będzie 40 zł, czyli tak naprawdę będę płacił tylko 9 zł za ten numer. Na takich właśnie warunkach można wziąć i nowy numer w FM Mobile oraz również można przenieść z obecnego operatora, z którego korzystamy, do FM Mobile i będziemy mieć takie same warunki, także wygląda to naprawdę bardzo pozytywnie. 40 zł cashbacku będzie do wykorzystania u nich w sklepie na wiele, naprawdę wiele, wiele produktów. Idę przełożyć swoją świeżo otrzymaną kartę SIM do telefonu i to był nowy numer, a teraz przenoszę numer z mojego obecnego operatora, który miałem na kartę, do FM Mobile po to, aby mieć kolejny na 490 zł cashbacku w promocji, która obecnie jest, która kończy się niestety już jutro, 1 lipca, ale spokojnie, na pewno będą inne promocje, więc dobrze jest śledzić stronę simfm.pl. Tutaj jeszcze przyglądam się dokumentom i tutaj już trafiłem na swoją kartę SIM, także wszystko się zgadza. Szanowni Państwo, jako jedyna z niewielu firm na świecie FM World może szczycić się posiadaniem własnej sieci komórkowej z ofertą dedykowaną partnerom biznesowym. Jestem wdzięczny za zaufanie i z radością witam w FM Mobile sieci, która nigdy nie przestaje się doskonalić. Motywowani przez Państwa stale poszukujemy nowych dróg rozwoju, dlatego też tworzymy coraz to nowsze narzędzia, dzięki którym rozwijanie własnego biznesu, zapewniającego wolność finansową i niezależność, jest proste i przyjemne. Jedno z takich narzędzi trzymacie właśnie Państwo w dłoniach. Dziękuję za wybór FM Mobile. Dzisiaj będę przenosił numer swój aktywny, który mam teraz u innego operatora. Będę przenosił do FM Mobile i nagram wideo poradniki, jak to zrobić, po to, aby pomóc Ci po prostu w tym, jeśli chcesz taką rzecz wykonać. A więc pierwszym krokiem, który teraz robię, to oczywiście wchodzę na stronę simfm.pl, zjeżdżam sobie poniżej, interesuje mnie znowu oferta abonament bez telefonu, tylko tym razem przenoszę numer. A więc klikam sobie tutaj, przenoszę numer. Tu widzimy znowu to samo wyskakujące okienko, co w poprzednim razem, kiedy chciałem wziąć nowy numer. Zamykamy je, bo nas to nie interesuje. Następnie zjeżdżam sobie niżej, sprawdzam, czy warunki te, które chcę tutaj jakby osiągnąć, są prawidłowe, czy moja umowa o przeniesieniu numeru będzie taka, jaką ja chcę. Czyli chcę z FM cashback, zgadza się, zostawiamy to tutaj. Umowa jest na 24 miesiące, dokładnie. Będę płacił 49,90, znowu też za przeniesiony numer, tak samo jak ten, który brałem sobie nowy. I tutaj tak samo będę otrzymywał 40,57 zł cashbacku do wykorzystania na produkty w sklepie FM World. I tutaj tak samo mamy 20 GB internetu na cały miesiąc i to będzie odnawiane co miesiąc za każdym razem, kiedy będziemy płacić sobie fakturkę. I co miesiąc przez cały okres trwania umowy będzie wpadać nam cashback i oczywiście przez cały okres umowy, przez 24 miesiące, będziemy mieć znowu wszystkie rozmowy do wszystkich krajowych sieci komórkowych bez limitu, wszystkie SMS-y, MMS-y, wideorozmowy i na numery stacjonarne również wszystko bez limitu w cenie abonamentu. Jedynie co zostanie doliczone do pierwszej faktury i tylko jednorazowo, to opłata aktywacyjna 1 zł i to będzie płatne razem z fakturką pierwszą, czyli te 49,90 plus ta złotóweczka, a w następnych miesiącach już będzie tylko 49,90. A więc, żeby nie przedłużać, klikam sobie tutaj od razu wybieram, w tym miejscu pod interesującym mnie pakietem. Ponownie muszę tutaj wpisać swój numer dystrybutora oraz hasło, czyli jest to mój numer, który otrzymałem podczas zakładania konta oraz hasło, które również utworzyłem podczas zakładania konta. Wpisuję tutaj to samo, co do FM World, a następnie klikam potwierdzam. Ok, podałem te dane, jestem już w zamówieniu i znowu sobie sprawdzam, czy wszystko mi się zgadza, tak jak przy nowym numerze, tylko z tą różnicą, że teraz właśnie mamy zaznaczony przycisk przenoszę numer. Również jest to oferta bez urządzenia za 49,90 miesięcznie na 24 miesiące z FM cashback. Tutaj mamy jeszcze raz to samo podsumowanie i na dole możemy kliknąć przycisk
dalej. Teraz przeniosło nas do koszyka. Tutaj jeszcze raz sprawdzamy i widzimy, co mamy w koszyku. Czyli znowu mamy podsumowanie, że to jest opłata miesięczna. Tutaj znowu widzimy, że to jest cashback, że nie mamy tutaj żadnego urządzenia w tej ofercie. Kartę uniwersalną, standardową SIM, 20 GB, wszystko bez limitu. Zostawiamy również e-faktura po to, aby nie było doliczone nam 10 zł do rachunku. Tutaj widzimy, że za e-fakturę nic nie dopłacamy i również za kuriera też nic nie płacimy. Jest wysyłane tym samym kurierem DPD Polska, a koszt wysyłki to 0 zł. Teraz poniżej możemy zauważyć, jakie są różnice między wyborem nowego numeru a przeniesieniem starego numeru do tego operatora. Jest taka, że widzimy po lewej stronie, że musimy podać numer telefonu, który chcemy przenieść. Jest to nasz aktualny numer telefonu, który teraz używamy u naszego operatora, więc musimy podać tutaj ten numer, tutaj powtórzyć ten numer, następnie poniżej wybrać operatora, w którym obecnie mamy, czyli na przykład Play, Plus, T-Mobile, czy New Mobile, czy ktokolwiek tutaj inny jest, to możemy sobie zerknąć i tutaj mamy całą listę wszystkich operatorów, w których ewentualnie można mieć swój jakiś abonament, czy na kartę. Z racji, że ja akurat miałem Play, to już sobie tutaj od razu zaznaczę, że jest to Play i mam na kartę. Jeśli wy macie abonament, to zaznaczacie sobie abonament, lub jeśli macie Play, na przykład Mix, to zaznaczacie sobie tutaj tą opcję, że Play Mix. Sprawdźmy, jakie są opcje jeszcze tutaj poniżej. Jeśli zostawimy Mix, możemy sobie tutaj sprawdzić, czy chcemy przenieść numer na koniec trwania umowy, czy na koniec okresu rozliczeniowego, czy w trybie dziennym. Takie są opcje wyboru. Następnie, gdybyśmy mieli abonament, to zaznaczamy sobie abonament, sprawdzamy, co tutaj mamy, czyli to samo, czyli na koniec trwania umowy, żeby został przeniesiony numer. Jeśli tak chcemy, to sobie to zaznaczamy, na przykład tak, o, na koniec trwania umowy. Jeśli chcemy, aby to było w trybie dziennym, bo już ta umowa nas nie obowiązuje i możemy to zrobić praktycznie z dnia na dzień, to sobie zaznaczamy tryb dzienny. A jeśli jest tak jak w moim przypadku, że jest na kartę, to sobie zaznaczam na kartę i tutaj mamy opcję tylko tryb dzienny. Możemy tylko ewentualnie zmienić coś tutaj w dacie, a najbliższy termin, tak jak dzisiaj jest 30 czerwiec, termin, w którym mogę to zrobić, to jest 6 lipiec, więc wcześniej się nie da, ale później na przykład się da, że możemy sobie zaznaczyć, żeby był ten numer przeniesiony w jakiejś tam innej dacie, kiedy chcemy, ale ja sobie tutaj zostawiam pierwszy, najbliższy termin, mi to odpowiada, więc nic tutaj nie ruszam, zostawiam sobie ten 6 lipiec i poniżej możemy zobaczyć, że tutaj również ponownie możemy wykorzystać te nasze vouchery. Jeden to bieg po sukces, gdzie podajemy kod, a drugi voucher to akurat ten, który daje nam aż 350 zł cashbacku, czyli ja zaraz sobie wpiszę tutaj te numery. Pamiętajcie, że jak przejdziecie na stronę simfm.pl, to na samym dole obecnie jest tutaj takie miejsce, gdzie są podane, jakie właśnie teraz są promocje i to, jak te kody wyglądają. Czyli na tą chwilę jest aktywny kod tylko do 30 czerwca, czyli do końca dzisiejszego dnia, FM Summer Fest, który daje nam aż 350 zł cashbacku. Możemy połączyć ten kod z następnym kodem, który daje nam kolejne 100 zł cashbacku. Ten cashback się sumuje, czyli mamy 450 zł cashbacku plus cashback, który dostajemy 40 zł jeszcze za naszą umowę. Czyli łącznie daje nam to około 490 zł cashbacku do wykorzystania na produkty w sklepie FM World. Czyli naprawdę bardzo mało rzeczy, które trzeba zrobić, bo tutaj mamy tylko samo podsumowanie, faktura zostaje, wysyłka kurierem zostaje, podaję tylko swój numer, wybieram rodzaj oferty, który obecnie mam, operatora, który mam. Jeśli mamy na kartę, to nawet nie możemy tutaj zmienić żadnego innego trybu, w którym chcemy się rozliczyć, ewentualnie tylko datę, aktywujemy vouchery i klikamy przycisk dalej. Jestem właśnie na etapie aktywowania voucherów, wpisałem już tutaj pierwszy voucher, teraz muszę zaakceptować regulamin i dać aktywuj. I widzimy, że pierwszy cashback o wartości 100 zł został mi już przyznany, teraz mam wpisany drugi cashback, też go aktywuję. Tutaj mamy cashback 350 zł, więc łącznie to będzie 450, akceptuję regulamin, aktywuję kod i klikam przycisk dalej. Ok, po kliknięciu przycisku dalej możemy zejść sobie na dół, zobaczyć, co tutaj nam się teraz wyświetla. Musimy potwierdzić zgodność naszych danych kodem, który przyszedł nam na SMS-a, na numer, który podaliśmy, który chcemy przenieść przed chwileczką, więc tutaj musimy podać ten jednorazowy kod weryfikacyjny. Kod na mój stary numer telefonu przyszedł błyskawicznie, wpisałem i klikam dalej. Teraz potrzebujemy wypełnić dane osobowe. Na samej górze widzimy, że mamy przyznane dwa vouchery, jeden z cashbackiem 350 zł, drugi z cashbackiem 100 zł. Widzimy nasz numer partnera biznesowego, który jest już tutaj na szaro i nie da się go zmienić, bo daliśmy go, kiedy logowaliśmy się tutaj. A następnie potrzebujemy wypełnić podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu,
dowodu osobistego, podać e-mail, na który będziemy otrzymywać fakturę, swój teraz aktualny numer telefonu, który mamy, poniżej standardowo miejsce zamieszkania, województwo, kod pocztowy, ulica, numer domu i ewentualnie numer mieszkania, jeśli jest, poniżej sposób płatności, w tym przypadku moim nic tutaj nie ruszam, w notatkach nie potrzebuję nic wpisać, poniżej wybieramy jeszcze opcję, czy chcemy potwierdzić nasze dane, które powyżej podamy za pomocą e-mail, czy za pomocą SMS-a, to w zależności od tego, co wybierzecie, to tutaj sobie zaznaczacie. Jeśli wybierzecie e-mail, to trzeba podać tutaj e-mail i tu go jeszcze raz pisać w celu potwierdzenia tego e-maila. A jeśli wybierzecie SMS, to tutaj wpisujemy numer telefonu, na który chcemy, żeby przyszedł kod i tutaj jeszcze raz powtarzamy ten numer telefonu. I później pewnie w kolejnym kroku trzeba będzie znowu podać kod, tak jak przed chwileczką podawałem. Poniżej zaznaczyć wszystkie zgody, to tym przyciskiem jest to najlepiej zrobić. Zaakceptujemy tutaj wszystkie potrzebne regulaminy do tego, aby przenieść numer i ponownie naciskamy przycisk dalej. Kiedy braliśmy nowy numer, jak było to widać w poprzednim filmie, to przy wpisywaniu numeru dowodu osobistego, który znajduje się troszeczkę wyżej, o tutaj, seria i numer, to znowu mamy tą samą informację, że jeśli chcemy, aby nasze dane zostały szybko zweryfikowane, tak jak u mnie w ciągu dosłownie godziny, dwóch, to znowu potrzebujemy zdjęcie swojego dowodu z przodu i z tyłu, ale takie przekreślone czerwonymi liniami najlepiej i podpisane wyłącznie do użytku FM Mobile. Można to zrobić za pomocą najzwyklejszego programu na komputerze, czy nawet zdjęcie swojej komórce można edytować i narysować tutaj takie dwie krechy i podpisać je tym, że jest wyłącznie do użytku FM Mobile, ale nie musimy wcale tego robić. Co najwyżej nasza weryfikacja będzie trwała zamiast godziny czy dwóch, jeden dzień. Jeśli się Wam nie spieszy, to wcale tego nie musicie tutaj załączać tych zdjęć, ani nie musicie tutaj nic robić, a i tak Wasza rejestracja przejdzie pomyślnie, tylko co najwyżej troszeczkę dłużej będzie trwała, bo mamy tutaj informację, że dołączenie dokumentu jest dobrowolne. W przypadku jego niedołączenia procedura rejestracji i weryfikacji pozostanie bez zmian, tylko co najwyżej nie będzie przyspieszona. Jeszcze zanim wypełnię te swoje takie podstawowe dane osobowe i kliknę przycisk dalej, to chcę tylko jeszcze raz przypomnieć, że aby mieć ten abonament, który tutaj widzimy, aby mieć tą ofertę, którą właśnie teraz z niej korzystam, to tylko chcę przypomnieć, że trzeba mieć najpierw założone konto po to, aby otrzymać swój numer partnera i utworzyć hasło, które będzie potrzebne nam do zalogowania się do FM Mobile i to właśnie robimy podczas tej rejestracji. Wypełnienie tego formularza zajmuje około 2 minut, a tutaj jeśli potrzebujecie pomocy, to jest film instruktażowy, jak to zrobić. Ja wracam do wypełnienia danych, szybciutko to teraz wypełniam i przechodzę do następnego kroku. Ok, ja już wypełniłem wszystkie swoje dane, pozatwierdzałem zgody, podałem maile, numery telefonów i klikam dalej. Zobaczmy, co trzeba niżej wypełnić. Tak jak wspominałem wcześniej, trzeba teraz znowu wpisać jednorazowy kod, który przyszedł na naszego maila lub SMS-a, w zależności co w poprzednim kroku wybraliśmy. Ja wybrałem maila, więc mój kod teraz przyszedł na maila. Kody przychodzą błyskawicznie, także nie ma z tym najmniejszych problemów. Ja już tutaj swój wklejam z maila i klikam składam zamówienie. Podsumowanie, zejdźmy niżej, sprawdźmy co tam teraz mamy w podsumowaniu. W podsumowaniu widzimy numer naszego zamówienia, mamy informację, że zostało zarejestrowane i oczekuje na weryfikację. Zostaniemy poinformowani o dalszym procesowaniu zamówienia, przyjdzie to zwykła wiadomość SMS. Poniżej po lewej widzimy nasze dane, czyli możemy jeszcze ewentualnie sobie sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Po prawej widzimy również nasze dane plus adres do wysyłki dla kuriera. Poniżej widzimy formę naszego zamówienia, czyli że jest to przenoszę numer, wszystko się zgadza. Tutaj mamy podany nasz obecny numer, który mamy. Tu jest nasz operator, z którego obecnie korzystamy i rodzaj oferty, że jest to na kartę. W moim przypadku, w waszym nie wiem jak będzie, ale to sobie już każdy indywidualnie wybierze w poprzednich krokach i tutaj jest tylko podsumowanie. Tryb przeniesienia numeru, widzimy, że jest to dzienny tryb i data przeniesienia numeru, u mnie to będzie 6 lipiec 2023 rok. Poniżej też możemy zaobserwować nasze znowu promocje i widzimy tutaj nasze vouchery z cashbackiem, wszystko się zgadza. Poniżej jeszcze takie ostatnie podsumowania, wszystko to, co było już wcześniej. I poniżej mamy już tylko informację, że przesyłkę może odebrać tylko osoba, na którą jest wystawiona umowa. Jest też informacja poniżej, że trzeba przy odbiorze okazać kurierowi oryginał dowodu osobistego oraz jego kserokopię, ale ja odbierałem teraz nowy numer, gdzie wcześniej też była taka informacja, ale tej kserokopii już nie potrzebowałem wcale, więc wystarczy mieć przy sobie tylko dowód osobisty do zweryfikowania swoich danych przez kuriera. A co się teraz wydarzy? Firma zweryfikuje nasze zamówienie, przygotuje dokumenty
Następnie przyjedzie do nas kurier, podpiszemy umowę, a następnie cieszymy się z dołączenia do FM Group Mobile, cieszymy się z naszego przyznanego cashbacku i zamawiamy produkty w sklepie internetowym. Poniżej tylko jeszcze możemy ewentualnie wydrukować sobie nasze zamówienie lub już wrócić tylko do strony głównej. I tak wyglądał cały proces przeniesienia numeru z obecnego operatora, w którym jesteśmy, do FM Mobile, po to, aby uzyskać naprawdę super warunki, duże cashbacki i dostęp do świetnych produktów. Ja na szczęście obecnie miałem już możliwość przeniesienia dwóch numerów i oczywiście z obydwu tych okazji skorzystałem. Kolejny, trzeci numer w naszej rodzinie przeniesiemy dopiero we wrześniu, bo wtedy nam się kończy umowa, a Ciebie tylko zachęcam do rozważenia tej naprawdę dobrej oferty. Na sam koniec możesz jeszcze tylko sprawdzić swoją skrzynkę pocztową, bo na pewno dostałeś tam kilka informacji z podsumowaniem swojego zamówienia, z numerem swojego zamówienia, także zajrzyj do skrzynki pocztowej, sprawdź te maile, zapoznaj się z nimi i to wszystko. Dla jasności dodam jeszcze tylko taką informację, że Ty wykonałeś już wszystkie swoje kroki, aby przenieść swój numer, teraz już tylko Twój obecny operator sam automatycznie porozumie się z Twoim nowym, przyszłym operatorem FM Mobile, prześlą sobie niezbędne dokumenty, które będą potrzebowali do przeniesienia numeru, a następnie przyjedzie kurier, podpiszesz nową umowę, dostaniesz kartę SIM i swój stary numer będziesz używał u nowego operatora. Także dziękuję Ci bardzo za uwagę, do zobaczenia w kolejnych poradnikach, na razie, cześć!